Hej, witam cię w moim nowym odcinku na tym kanale. W tym odcinku jesteśmy znowu w Skyblocku w Robloxie. No i w dzisiejszym odcinku pokażę wam najładniejszą wyspę, jaką zobaczyłem w całym Skyblocku, odkąd gram Skyblocka. To jest najładniejsza wyspa, jaką widziałem. Zapytałem się, czy mogę nagrać z tej wyspy, no i się zgodził. Jak widzicie, on tutaj już czeka czeka już po prostu, żebym przyszedł tam i pokazał wam tę wyspę. Ale jeżeli ktoś jest jeszcze nowy, może zostawić subika z dzwoneczkiem. No i łapeczka w górę, może pod tym odcineczkiem uda nam się wbić te 10 łapeczek w górę. No i tak, ja już lecę do niego, bo specjalnie poczekałem na noc, żeby to bardzo ładnie wyglądało. No i tak, jeżeli ktoś by jeszcze chciał wziąć udział w takim odcineczku, to wystarczy, że wbijecie na Discorda, wyślecie mi screena swojej pracy. No i wystarczy tyle, że będzie jakaś swojej pracy, swojej wyspy. No i wystarczy tyle, że będzie jakaś ładna wyspa. No i już macie szansę wziąć udział w tym odcineczku. Ja mu jeszcze dam trochę berry seedsów, bo on widziałem, że tam zbiera sobie jakąś tam paremkę zrobił. No i już idziemy do niego. Więc na początku patrzcie, gdzie się respimy. Patrzcie, co jak się respimy, patrzcie, co nas zostaje. Zostaje nas taka wielka kolumna, która jest zrobiona na styl taki chiński, nie wiem, czy jak to nazwać, ale taki styl jakby chiński, czy nie wiem, jak, w jakim kraju to są, ale taki, wiecie, kojarzy się po prostu z Chinami. Tutaj w środku, jak się wejdzie, w sumie można wejść na samą górę i tutaj sobie pooglądać, jak widzicie. Ale my lecimy w każdą, tak jakby każdy taki budyneczek będziemy oddzielnie wam pokazywać z góry. Więc pójdźmy sobie na początku tutaj do niego, tutaj schodkami, bo nie chcę wam za dużo pokazywać. I będziemy po prostu stopniowo wam pokazywać. Jeszcze teraz nie widzicie tego, ale idziemy do tego i patrzcie, co tu się nam okazuje. Patrzcie, co tu jest. Patrzcie, tam już też możecie widzieć, ale patrzcie, co tutaj jest. To jest kolejna wieża, która jest wzorowana tak jakby na jakimś chińskim czymś, ale to bardzo ładnie wygląda. Moim zdaniem to jest najładniejsza wyspa, tak jak już mówiłem. Mi się to bardzo podoba. No i właśnie dlatego nią pokazuję. Patrzcie, jakie to jest ładne. To jest tak wszystko ładnie oświetlone. Specjalnie czekałem na noc, żeby wam to nagrać, ale jak widzicie, już księżyc tutaj nam idzie bardzo szybko, więc nie wiem, czy zdążymy to pokazać. No i jak widzicie, tutaj jest tak ładnie zrobione. Idziemy sobie dalej. I kolejna rzecz, patrzcie, to jest taki wielki dom. Już idziemy do niego. Tu ma takie małe wysepki, też tak na design zrobione, żeby to wszystko było widać ładnie. Patrzcie, jaki wielki dom tu jest zrobiony. Tam do środka też wejdziemy pod koniec. Też jest kolejny bardzo ładny budynek na wyspie. Patrzcie, jak to wygląda z daleka. Bardzo ładnie, jak to jest oświetlone, ma tutaj takie jakby na balkonikach różne roślinki. Tam ma, widzicie, fajnie wykorzystane drabinki. Czy tam były wykorzystane? Nie, ale też fajnie wykorzystał te światełka. Ja wam w ogóle powiem jego metodę budowania, bo on buduje tak, że ma te wszystkie w ekwipunku, stawia sobie tutaj na przykład, o tutaj. Tak, dobra. Stawia sobie tutaj i po prostu sobie buduje i nie chce mieć tego na widoku. Po prostu sobie stawia, bo te maszyny mu bardzo zaśmiecają to i brzydko mu wygląda. Tak mi przynajmniej mówi, że on to wszystko ma w ekwipunku. No jak widzicie, już słońce powoli wschodzi, od drugiej strony tu już jest księżyc. No i idziemy do kolejnej kolumny. Kolejnej kolumny, czy do kolejnej wieży. Patrzcie, co tu jest. To jest kolejna wieża, która jest tak ładnie zrobiona. Też tam do środka sobie potem wejdziemy. Patrzcie, ma takie tutaj fajne rogi zrobione. Ogólnie to jest bardzo fajnie zrobione. Tu ma, czy to coś ma na rogach? Nie, ale ma bardzo fajnie, jakby designersko ma to wykonane. No tak jak mówię, to jest najładniejsza wyspa, jaką widziałem w ogóle w życiu. W Skyblocku oczywiście. No i tak, tutaj ma jakieś żółtych bloków wykonane. Tutaj do środka... Tak, też możemy wejść. Dobra, to potem sobie wejdziemy. No i jeszcze jedna została. Patrzcie, tam jeszcze jedna wieża została nam do obejrzenia. To moja nieładna wyspa się prezentuje. No i tak, pamiętajcie jeszcze o subiku. Jak ktoś doszło do tego momentu, to może napisać w komentarzu hashtag sub, a przypnę niektórym serduszko. No i pamiętajcie właśnie o tym subiku, bo to jest bardzo ważne. Więc tak, idziemy już sobie tutaj. Jak widzicie, on tutaj w ogóle stoi. Sobie stoi, tutaj się... O, buduje. A bo on tu robi miasto, Boże. Jak ja bym to jeszcze później nagrał, to by to tak pięknie wyglądało. Patrzcie, tu jeszcze posadził sobie drzewa różne owocowe.
No i tutaj buduje sobie, z tego co widzę, jakiś wieżowiec. Wieżowiec, który chyba będzie w tym mieście, tak przypuszczam. Pewnie też się będzie dało wejść. Może nagramy z tej wyspy update, ale zobaczymy, bo jeszcze mam wam do pokazania. Bo patrzcie, jak to wygląda, kozacko, patrzcie. Tak fajnie to wygląda, tu pewnie będzie się też coś inne różne budowle. Patrzcie w ogóle, jakiego ma fajnego skina. Rzućmy mu trochę tutaj berry seedsów. Bo on bardzo fajnie. Potem mu damy jeszcze więcej, bardzo ładnie buduje. Ale teraz idziemy wejść do tych wszystkich budowli i zobaczyć, jak wygląda to wszystko z góry. Niestety noc jest trochę krótka i nie możemy tak pooglądać tak jakby wszystkiego w nocy, ale tu już w sumie byliśmy, więc możemy pójść sobie do tej wieży, która jest tutaj, bo w tej wieży już byliśmy na samym początku. Tutaj w ogóle, z tego co pamiętam, to się da wejść tylko kawałek i tutaj sobie obejrzeć też, tutaj jak widzicie, zbudował kawałeczek i można sobie tak tutaj obejrzeć w miarę. Prawie nic nie widać w sumie, ale jest, jak widzicie, widok na tą wieżę. Widok tutaj jest na kolejną wieżę, która będzie. No i tak, idziemy do kolejnej wieży, bo tutaj nie było za dużo do oglądania w środku, ale tu przypuszczam, że już będzie trochę więcej rzeczy do obejrzenia. Trochę wyżej może się będzie wchodziło. Właśnie nam zostanie wtedy tamta budowla, a tu w sumie jeszcze nie ma. Więc wchodzimy tutaj. Dobra. I w sumie tutaj, jak widzicie, się wchodzi tak z schodkami. O, w sumie trochę źle to zrobił, że tutaj postawił zwykłe takie bloki, bo nie da się wchodzić po nich. Trzeba skakać, żeby wejść w ogóle. Dobra, skakuję tu. No niestety trzeba tak skakać, ale wchodzimy na samą górę i zobaczymy, co on tu zbudował. Na samej górze nic nie ma. Czy ja to mogę zniszczyć? Tak, mogę to zniszczyć. Jak widzicie na samej... O kurde, nie. Ja mu zniszczę za dużo budowli, będzie zły na mnie. Postawmy, odbudujmy mu to. Okej, nie pamiętam, czy to tak było. Jak nie, to możecie mnie poprawić w komentarzu. No i w sumie tutaj nic nie widać, tu można było okienko zrobić, ale... O, dobra, tak wygląda. Tutaj tak się nikt nie zobaczy. Dobra, idziemy do kolejnej wieży, bo tu można jeszcze zobaczyć, jak widzicie, różne... budowle, jak tu jeszcze będzie w ogóle do zbudowania kolejna budowla. W ogóle jak to się bardzo rozbuduje, to będzie taka wyspa, że to jest po prostu, nie mogę sobie tego wyobrazić. Ale oczywiście by musieli zdjąć limit bloków, bo nie wiem, czemu limit bloków nie zagrozi. I jak widzicie, ale ma fajnie tutaj obudowany portal. Portal w ogóle ma bardzo fajnie obudowany. I do tego portalu w sumie można tak sobie wejść i tam na górze nic nie ma. Czy w tej wieży byliśmy? Nie, w tamtej wieży jeszcze nie byliśmy. Kurende się szybciej dojdzie, jak widzicie, on tutaj tam sobie maszeruje. Maszeruje sobie, idzie i ciekawe, co on tutaj zrobi. No nie wiem, co on robi. Ucieka przede mną. Ucieka. Udaje, że go nie ma. Albo nie, albo on chce wejść tutaj do tej wieży. Dobra, to ja wchodzę do tej wieży. Ja go... A nie, on mnie wyprzedził. Dobra, wchodzę tutaj. I czy on tutaj ma... tak, tutaj można sobie, jak widzicie, tak obejrzeć skromnie, bo te budowy mają być ładne z zewnątrz, nie mają być w środku ładne, ale przypuszczam, że on jeszcze coś tutaj dorobi. A w środku też są ładne, ale do oglądania na zewnątrz są te okienka, moim zdaniem, za małe, bo tak jakby zasłaniają inne rzeczy, ale jakby były z kolei większe, to by było nieładnie by to wyglądało. Bo jak widzicie, te małe okienka, one prawie w ogóle ich nie widać. I to bardzo ładnie wygląda. No i tak, w sumie jeszcze mnie cały czas fascynuje to miasto, co on tam robi. Przecież to będzie takie kozackie. Ja nie mogę sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Ale idziemy mu postawić trochę malinek. Zobaczymy, czy się ucieszy, czy co. No, dobra, idziemy tam postawić tych malinek. Tutaj mu rosną w ogóle. Jeszcze nie wiem, czemu mu dopiero rosną tutaj. Bo ja mu ostatnio też postawiłem trochę, jak oglądałem jego wyspę. Teraz mu postawimy trochę. No i widzimy się, jak już będę u siebie na wyspie. Dobra, więc jak widzicie, już mu postawiłem tu trochę malinek, napisał takie serduszko. No i już idziemy do mnie na wyspę. Teraz idziemy w sumie do mnie na wyspę. No i tutaj, jak widzicie, u mnie trwają prace remontowe moich berry seedsów.
moich farmy Bersisów, bo to będzie automatyczna, tak jak już widzieliście odcinaczek z automatycznej farmy, to tak samo tutaj będzie automatyczna farma tych Bersisów, tylko one muszą, te, no w sumie Bersisów, tylko one muszą jeszcze urosnąć. No i tak, to była tyle w tym odcinku. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to może zostawić subika z dzwoneczkiem. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!